pytaniu siódmym, gdy będziesz musiał ocenić baterie trakcyjne, oczywiście będzie to uzależnione od urządzenia, które będziesz miał na egzaminie. Urządzenie musi być elektryczne, więc w tym przypadku, jeżeli mamy silnik spalinowy, jest to urządzenie takie jak u nas, to nie będziesz musiał żadnej oceny tutaj realizować, z uwagi na to, że jest to podest ruchomy montowany bezpośrednio na pojeździe, który jest zasilany silnikiem spalinowym. Natomiast jeżeli będziesz miał takie urządzenie na egzaminie jak elektryczne, oceń przede wszystkim stan techniczny, czyli zweryfikuj jakiekolwiek uszkodzenia, zweryfikuj wycieki, dokręcenie klem, czy jakiś ewentualnie tam brud, który się zbiera, prawda? Zweryfikuj sobie mocowanie akumulatorów, zwróć uwagę też na tabliczkę znamionową akumulatora, porównaj, czy jest dobrze dobrane przede wszystkim do urządzenia. Także w tym przypadku u nas od tego pytania inspektor odstępuje oczywiście i wybiera ci inne na egzaminie.